Witam Ciebie na moim kanale. Z pewnością każdy z Was słyszał takie zdania, że alkohol rozgrzewa, pomaga zasnąć, że czerwone wino jest dobre na krwinki. Dzisiaj zajmę się wybranymi mitami i faktami dotyczącymi picia alkoholu i uzależnienia. Skupię się na dwóch elementach. Po pierwsze, na poglądach, kim jest alkoholik, kim jest osoba uzależniona. Po drugie, w jaki sposób osoba uzależniona próbuje minimalizować swoje picie alkoholu, a więc w jaki sposób racjonalizuje i pokazuje, że właściwie nie ma żadnego problemu z alkoholem. Zapraszam, Darek Dopierała. Mit pierwszy. Kim jest alkoholik? Może słyszałeś, że alkoholik pije codziennie, a więc jeśli pijesz tylko w weekendy, nie grozi tobie uzależnienie. Mit. Jakie są fakty? Każde, nawet jednorazowe picie alkoholu jest szkodliwe. Weź szklankę alkoholu lub octu i wlej do niego białko z rozbitego jajka. Zetnie się. A nasze ciało człowieka jest w 1/5 złożone z białka. Szczególnie jest to widoczne w układzie mięśniowym. Po drugie, regularne picie alkoholu może doprowadzić do uzależnienia. Jeśli chcesz poznać testy dotyczące uzależnienia, obejrzyj mój film na temat diagnozy. Biorąc pod uwagę testy oraz ilość wypijanego w ciągu tygodnia alkoholu, możemy podejrzewać uzależnienie. Kiedy? Jeśli jesteś facetem i pijesz codziennie ponad 60 gram czystego alkoholu, czyli 3 piwa albo 0,36 butelki wódki i robisz przynajmniej 2 dni przerwy, lub kiedy w skali tygodnia pijesz powyżej 350 gram czystego alkoholu, czyli niecałe 15 półlitrowych piw albo nieco ponad 2 butelki wódki. W przypadku kobiet, jeżeli pijesz codziennie 2 piwa albo 1/4 butelki wódki i robisz przynajmniej 2 dni przerwy w ciągu tygodnia, albo w skali tygodniowej wypijasz 210 gram czystego alkoholu, czyli 10,5 piwa albo 1,25 butelki wódki. I trzecia sprawa. Faktem jest, że osoba uzależniona robi sobie przerwy w piciu, co jednak o niczym nie świadczy. Co ciekawe, często potrafi podać dokładnie czas przerwy co do jednego dnia. Jak myślisz, dlaczego zwraca na to uwagę, jeżeli nie jest to dla niej żadnym problemem? Przerwy robi po to, żeby udowodnić sobie, że problemu nie ma. Albo wtedy, kiedy okoliczności wymuszają przerwę, na przykład z powodu stanu zdrowia czy odwiedziny teściowej. Mit drugi. Alkoholizm to problem marginesu społecznego. Alkoholik ma czerwony nos, jest brudny, obdarty i zaniedbany. Jeżeli ktoś codziennie chodzi do pracy, to znaczy, że nie jest osobą uzależnioną. Jakie są fakty? Uzależnienie jest chorobą bardzo demokratyczną. Dotyka każdej grupy zawodowej. Niestety, większość osób kojarzy alkoholika z osobami, które dotknęły symbolicznego dna i straciły wszystko. Zauważ też, że coraz więcej sprzedawanych jest na przykład tak zwanych małpek. Małe butelki, które łatwo ukryć. Czy osoby, które uważasz za alkoholików, mają jakiekolwiek potrzeby, żeby się ukrywać ze swoim piciem? Czy może małpka jest sposobem na to, żeby ukryć swoje picie przez osoby, które nie uważają się za uzależnione? Jakikolwiek podział osób uzależnionych na lepsze i gorsze nie ma najmniejszego sensu. Oni są na innym etapie albo dosięgnęli innego swojego dna. Na tym etapie, o którym mówisz, że są to osoby uzależnione, a więc osoby bez mieszkania, zaniedbane, jest tak naprawdę tylko 3-5% osób uzależnionych. Większość z nich normalnie pracuje, ma rodzinę i mieszka. Spójrz też, często jest tak, że alkoholika inni podtrzymują. Ktoś im gotuje, opiera, sprząta, pomaga ukryć picie, usprawiedliwia w pracy. Czy łatwo takie osoby zauważyć? I ostatnia rzecz. Zmiany w wyglądzie nie pojawiają się też od razu. Zresztą kto, jak nie osoba uzależniona na początku swojej choroby, potrafi się tak doskonale kamuflować i stwarzać pozory? Zwróć uwagę też na to, że jeżeli chodzi o pracę, to większość osób uzależnionych regularnie i dużo pracuje. Często wynika to przede wszystkim z tego, że chce w ten sposób nadrobić czas swojego picia. Czas stracony. Mit trzeci. Jeżeli nikt nie widział mnie pijanego, to nie jestem alkoholikiem. Alkoholik upija się za każdym razem, kiedy pije. Jaka jest prawda? Upijają się zarówno alkoholicy, jak i niealkoholicy. To, że ktoś się nie upija, może świadczyć wyłącznie o tym, że ma po prostu zwiększoną tolerancję na alkohol. To jak w treningu zwiększa się twoja wydolność wysiłkowa, tak samo w miarę picia zwiększa się twoja tolerancja, ale potem następuje przetrenowanie, czyli tolerancja na alkohol spada.
Z kolei też sam fakt, że ktoś jest pijany, w żadnym stopniu nie upoważnia do określenia, że ktoś jest uzależniony od alkoholu. Druga rzecz. Utrata kontroli nad piciem następuje stopniowo. Bywa, że osoba uzależniona zaczyna pić i nie upija się. Bywa też, że w ogóle powstrzymuje się od picia, a więc podejmuje próbę abstynencji, o czym mówiłem wcześniej. Jednak na dłuższą metę w rozwoju choroby coraz częściej kolejne epizody picia kończą się upiciem, aż w końcu prawie każde picie tak się kończy. Choć jak powiedziałem, tolerancja zmienia się w miarę postępu choroby. Na początku rośnie, a kiedy już jest choroba bardzo zaawansowana, tolerancja spada. Mit czwarty. Porządne kobiety nie zostają alkoholiczkami. Prawdą jest, że wśród osób uzależnionych kobiety stanowią 30-40%. Kobiety piją bardziej skrycie, ponieważ bardziej niż mężczyźni obawiają się społecznego potępienia z powodu alkoholizmu. Znacznie mniej uzależnionych kobiet zgłasza się do leczenia niż mężczyzn. Mężczyźnie, popularnie mówiąc, picie dodaje w odczuciu społecznym męskości, a kobiecie odbiera kobiecość. Faktem jest jednak, że kobiety bardziej dotkliwie odczuwają uzależnienie i bardziej trudno im zgłosić się gdziekolwiek o pomoc. I na koniec, mężczyźni wykazują większą niż kobiety odporność na działanie alkoholu. Mówiłem o tym wcześniej, omawiając dawki standardowe, różne dla mężczyzn i kobiet. Na koniec jeszcze mit o słabości i mocy alkoholu. Piwo i wino to nie jest alkohol. Piwo co prawda zawiera alkohol, ale w takich małych ilościach, że nic nie ryzykuje pijąc je, bo tak naprawdę jest mniej szkodliwe. Przypomnij sobie pierwszy mit, o którym mówiłem dzisiaj, że 60 g czystego alkoholu mieści się w 3 piwach albo 0,36 butelki wódki. Często podaje się przy różnych przelicznikach 10 g czystego alkoholu jako dawkę standardową. Taka dawka jest zawarta w 250 ml piwa o mocy 5%, 100 ml wina 12% czy w 30 ml wódki. Czyli tak naprawdę różnicą jest wyłącznie stężenie czystego alkoholu w różnych rodzajach, gatunkach alkoholu. To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o pierwszą część mitów i faktów związanych z uzależnieniem i z alkoholem. Zapraszam Ciebie do subskrypcji mojego kanału oraz wsparcia na Patronite. Bliższe informacje zyskasz na stronie patronite.com/dowolności. Link umieściłem w opisie filmu. Zapraszam, Darek Dopierała.